Dobry dzień dobry, moje drogie bliźnięta. Zapraszam Was uprzejmie do rozkładu tygodniowego. Sprawdzimy sobie, jakie energie e, będą e, dla Was ważne w najbliższym tygodniu i jakie wskazówki niosą ze sobą. Sprawdzimy trzy sprawy, kwestie serce, intelekt oraz działania. Okej. Okay. W sercu wydaje mi się, że um, wrażliwość, ciepło, wdzięczność za to, co macie, za ludzi, którzy Was otaczają, za ten spokój, który Wam dają, tak, W ostatnim czasie, za to rodzinne życie, jeśli macie, za jeśli macie, za przyjaciół, przepraszam, jeśli macie, tak? Um, za sukces, który być może odniosłyście zmieniając pracę w ostatnim czasie, dostając nową pracę w ostatnim czasie, tak? E, za jakieś uznanie w pracy, no coś, za, za takie, doceniacie życie rodzinne, ten spokój, który to, macie i tą stabilizację. Tak bym, e, tak bym, tak bym to określiła. W myślach e, będziecie charyzmatyczni. Będziecie starać się poprzez swoją pasję działać, tak? Wymyślać coś nowego, ale to będzie związane z waszym sercem. Wasze serce będzie wam podpowiadało być może jakieś nowe pomysły, będziecie instynktownie, działając instynktownie, dokładnie wiedziały, co powiedzieć, co zrobić, jak, jak, jak jakiś problem rozwiązać. Także super, super energia. W działaniu. I to bym chciała chyba doprecyzować, potrzeba przeanalizowania wszystkiego, zrobienia nowych planów, relokacji, jak to się mówi, być może podróży, być może to jest coś, o czym myślałyście już jakiś czas i to się teraz dzieje, a być może po prostu zostawiacie coś za sobą i idziecie w nową drogę, w nową stronę. Prywatnie, zawodowo, nie wiem, wszystko jedno, tak? Znaczy, nie wszystko jedno, ale chodzi mi o to, że każdy indywidualnie to powinien teraz jakby do siebie odebrać. To mogą być małe i duże rzeczy poczynając od przeprowadzki, e, kończąc e, kurczę na tym, że nie wiem, zmieniamy fryzjera. Tak, no to, to dla każdego co innego jest ważne, nie, nie nam oceniać, prawda? Co komu daje szczęście, e, szczęść, szczęście w życiu. Natomiast e, As mieczy. Mówi mi tutaj o jakichś genialnych nowych pomysłach, które być może doprowadzą Was do sytuacji, w której zechcecie pójść w nową stronę, zostawić coś, za, zostawić coś za sobą, nie ciągnąć tego już dłużej. To są takie pomysły, które dadzą nam taką klarowność myśli, że teraz, aha, już wiem co mam zrobić. Eureka! Myślałem, myślałem i po prostu wymyśliłem, tak? To jest jakiś nowy sposób patrzenia na świat, nowy sposób patrzenia na rzeczy, które nas otaczają. Tak? Wasz umysł może się zainspirować jakąś nowym pomysłem. To jest piękne, naprawdę. I to może powodować, że e, nagle zrobimy eureka, to jest światełko w tunelu. Już wiem, co mam robić i idę w tamtym kierunku. I tego wam życzę, takiej akcji wam życzę, takiej klarowności umysłu wam życzę, e, tego spokoju w sercu i cudownego tygodnia. Jesteśmy w kontakcie. Uważajcie na siebie.